Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam w kolejnym odcinku poradnika do cosplaya. Cosplay to taki bardzo użyteczny mod do gry Farming Simulator 17. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam drugą metodę robienia żniw za pomocą cosplaya. Jest to metoda, którą używam najczęściej i praktycznie ta metoda stanowi, nie wiem, około 60-70% wszystkich kursów, które robię właśnie na cosplayu, dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Jak widzicie, pojawił się traktor, ponieważ w odróżnieniu do metody pierwszej, której to kombajn robił całą robotę, przy metodzie drugiej to cosplay będzie wykorzystywał traktor z przyczepą i będziemy programowali kurs traktora. Chociaż jest jeszcze taka inna opcja, w której też są dwa kursy, w której też kombajn będzie programowany, ale to pokażę Wam dopiero później. A więc zaczynamy. Na początek puścimy ten kombajn na pracowniku, czyli sobie włączamy pracownika i ten kombajn będzie nam tutaj mucił. I zaczynamy programować cosplay. Czyli wsiadamy do traktora i w odpowiednim momencie, co jest dosyć ważne, rozpoczniemy programowanie. Może nie aż tak blisko pola, to może ten kurs przyda mi się jeszcze przy innych pracach, dlatego ja sobie go postawię, o, może w tym miejscu. Otwieramy sobie panel cosplaya. W tym momencie ja przycisnąłem prawy przycisk myszki i rozpoczynamy nagrywanie kursu. Pierwszy punkt kursu już jest i jedziemy sobie powolutku. Pamiętajcie, jeżeli programujecie tego typu kursy takie transportowe, to wymagana jest dosyć duża dokładność. Jak widzicie, ja tutaj nie jadę jak gdyby środkiem drogi, tylko próbuję tak po prawej stronie maksymalnie, żeby po prostu w przyszłości lewą stroną mógł wyminąć traktor, który będzie jechał na innym cosplayu. Więc ja tylko po prawej stronie tej drogi próbuję jechać. Taka zabawna rzecz, jak robię te kursy transportowe, to czasami niestety robię to dla lewostronnego sposobu jeżdżenia, jak gdyby. Nie mieszkam w Polsce i w państwie, w którym mieszkam, właśnie taki system działa. Czasami właśnie mi się coś pomyli i ja czasami niektóre kursy są po lewej stronie jeżdżę, a niektóre po prawej. Ale dzisiaj jeździmy normalnie, tak jak w Polsce się jeździ, jedziemy po prawej. Jesteśmy już na gospodarstwie, dojeżdża, tu są te biny. Troszeczkę zwolnimy, zrobimy taki większy łuk, żeby ten traktor miał szansę wjechać sobie spokojnie. Pamiętajcie, że ten kurs może później być w przyszłości wykorzystywany nie tylko przez traktor, ale przez ciężarówkę z długą naczepą. Przejeżdżamy sobie przez bin. Tutaj nie musimy się w ogóle zatrzymywać. Ważne jest, żeby tylko przejechać przez trigger. I wracamy na pole. Jak widzicie, nie próbuję jechać jak gdyby po tej stronie, gdzie już są zaznaczone te waypointy. Tylko tak, żeby one się nie pokrywały. Tutaj jest trudny moment. W tym momencie przejechałem przez furtkę. Tu jest dosyć ciasno. No i wracam sobie. Będę się trzymał cały czas prawej strony drogi. Dzięki temu, jak widzicie, ten odstęp między pierwszymi waypointami, a tymi, które teraz tworzę, jest dosyć duży. Tak więc w przyszłości nie będą kolidowały ze sobą, jeżeli by jeździły dwa albo trzy traktory. I wracamy sobie już na pole, tam kombajn już muci, ale na razie to nie jest ważne. Teraz będzie bardzo ważny moment, zakończenie tego kursu, tego loopu, tej pętli. Zrobimy sobie to z odpowiednim zapasem. Tutaj nawrócimy i próbujcie tak kończyć. O, jeszcze teraz będzie. Możemy sobie zaczekać. To nie jest ważne.
Możemy w każdym momencie jakby nawet przerwać, zatrzymać nagrywanie, wciskając pauzę i w tym momencie możemy nawet skasować kilka, albo nawet całą trasę. O, może sobie skasujemy, pokażę od razu. Jak widzicie? To troszeczkę ten kurs jak gdyby został skorygowany. Ja sobie teraz wrócę na ten ostatni jak gdyby waypoint. Kombajn pojechał już, to ja mogę z powrotem wrócić sobie, ustawić się pod tym, który mam, wycisnąć ten przycisk zatrzymywania i znowu jest nagrywanie, czyli dojeżdżam sobie i zatrzymuję traktor w linii prostej, jak gdyby, przed pierwszym punktem. I teraz zakończ nagrywanie. Już jest nagrany cały kurs. Teraz go zapisujemy. Pole tutaj jest numer 5, czyli P5. I co? Zrobimy sobie bin gospodarstwo albo gospo. I już mamy zapisany kurs. Teraz co trzeba zrobić? Należy wybrać odpowiedni tryb. Na samym dole macie tryby różne. I w tej metodzie będziemy wykorzystywali ten oto tryb, czyli tryb kombajn, w nawiasie opróżnij kombajn i wyładować. Wciskamy tą opcję. I teraz musimy ten kurs połączyć z tym kombajnem. Jeżeli mamy ten tryb, to sobie wciskamy zarządzanie kombajnami. To jest w tym momencie znajdź kombajn, jest wyszukiwanie automatyczne, ale ono nie będzie działało, ponieważ kurs jest poza polem. Gdyby był kurs kończył się lub zaczynał na polu, to wtedy ta opcja będzie działała. W tym momencie ona nie będzie raczej działała, dlatego ja włączam, wciskam to i wybieram ręcznie. I w tym momencie wybieram sobie kombajn, jest to New Holland CR 1090. Jak widzicie, tu jest aktualny dystans, on się tutaj zmienia, trochę teraz się zmniejsza i w tym momencie jest już wszystko gotowe. Wracamy sobie do sterowania CoursePlayem i w momencie, gdybyśmy teraz nacisnęli ten przycisk rozpocznij kurs, traktor zacznie już jak gdyby działać ten kurs, czyli rozpoczynamy kurs. Zobaczcie na dole, co jest. Brak. O, tam był przed chwilą brak kombajnu w zasięgu, a teraz jest podjazd do kombajnu. Może teraz, zanim ten traktor sobie dojedzie do tego kombajnu, pokażę wam, gdzie ustawiać kilka ważnych rzeczy. Tej opcji, zaraz jak ona się tu nazywa, ustawienie trybu kombajnu, zarządzamy właśnie. Te dwie linijki na dole są istotne. Podjedź przy 50%. Mówi o tym, kiedy traktor będzie podjeżdżał do kombajnu. W momencie, kiedy kombajn będzie wypełniony w 50%, ten traktor podjedzie i jak w tym momencie właśnie widzicie, on sobie podjechał, trochę zwolni i teraz wyrówna prędkość za chwilę z kombajnem. O, w tym momencie złapał taką samą prędkość i się rozładowuje. Oczywiście ten poziom można zmieniać tutaj wciskając minus albo plus, na przykład teraz 45 albo 55. Oczywiście ja tutaj proponuję ustawić gdzieś tak 80-75. Natomiast ta dolna linia mówi o tym, w którym momencie ten traktor powinien odwozić jak gdyby to zboże i w tym momencie jest 90, kombajn cały czas się opróżnia, odjedzie teraz traktor, kombajn będzie dalej oczekiwał do momentu, aż traktor się zatrzyma jak gdyby, a traktor sobie stanie w takim miejscu, jakim on wybierze, zaraz zobaczymy, o, w takim miejscu, żeby nie kolidował, zaraz zobaczycie, w momencie, kiedy traktor się zatrzyma, teraz jest sygnał do kombajnu, że traktor już wie, gdzie stoi. I teraz kombajn może zacząć mucić. Zobaczcie, co jest na dole, na dolnej belce. Jest oczekiwanie na osiągnięcie ustalonego poziomu wypełnienia, czyli tego poziomu wypełnienia. W tym momencie mamy tutaj 25%, tak więc ja tutaj szybko zjadę na dół, żeby było poniżej. O, jest 20%. I co w tym momencie robi?
ten traktor po prostu w tym momencie będzie odwoził te zboże, czyli jedzie jak gdyby do pierwszego punktu. O, już załapał kurs i on będzie teraz odwoził to do binów. To mu troszeczkę zajmie, a ten kombajn sobie cały czas muci. Jesteśmy już na gospodarstwie, traktor cały czas jedzie tym kursem, który wcześniej zaprogramowaliśmy. Zobaczcie, mogę tutaj nawet pokazać ten kurs. Tu jest ta opcja. Jeżeli wcisnę tutaj, to wtedy mam pokazany kurs cały czas. I on sobie wjeżdża pod biny, tutaj troszeczkę zwolnił. Wjeżdża i w tym momencie zaraz wychwyci trygier. Zresztą zobaczcie na dole, jaki jest komunikat. Osiągnięto punkt kiprowania. No i złapał trygier i w tym momencie się rozładowuje. Kiedy się rozładował, wraca z powrotem już na pole. Ja tu szybko wyłączę sobie te trasy, żeby nie pokazywał. Jeżeli zostawicie to włączone i to będzie pokazywał wam pierwszy i ostatni punkt trasy i sugeruję, żeby to było cały czas, te dwie tutaj opcje były włączone, ponieważ nie będziecie widzieli, gdzie jest pierwszy i gdzie jest ostatni punkt trasy, co jest bardzo ważne. Zobaczcie, on tutaj sobie jedzie dokładnie tak, jak mu powiedziałem, chociaż nie jest to dokładnie tak samo. Czasami mogą być pewne różnice. To wynika z tego, że może troszeczkę traktor się rozpędzić, ale można też jak gdyby wymusić mu prędkość, ale o takich rzeczach to już będę mówił na naprawdę na jednych z ostatnich odcinków tego poradnika, bo to już jest taka trochę wyższa szkoła jazdy. Tak samo i o tych trzech wcześniejszych opcjach, o tych na razie zapomnijcie, zostawcie sobie tutaj auto i niech tak na razie będzie. Tutaj zwiększę mu ten poziom, w którym on odwozi. I tutaj mu podwyższę też i zobaczycie, że on wjedzie i stanie i będzie czekał, aż ten kombajn osiągnie odpowiedni poziom wypełnienia. Zobaczcie, on dojedzie do ostatniego punktu tej trasy i on się powinien zatrzymać. Teraz zobaczymy, zaraz wyskoczyć powinien tutaj na dole komunikat. Dojechał do i oczekiwanie na osiągnięcie ustalonego poziomu wypełnienia. Traktor w tym momencie będzie czekał tak długo, aż ten kombajn osiągnie poziom wypełnienia, czyli 95%. No i zobaczcie, traktor sobie teraz ruszył. Ja w międzyczasie obniżyłem ten poziom do 75%, żeby tutaj tak długo nie czekać. No i troszeczkę to nie jest zawsze tak, że tutaj w kombajnie wyskoczy 75% i automatycznie ten traktor ruszy. On tam troszeczkę jeszcze tam poczeka, gdzieś tam kilka sekund i dopiero wtedy ruszy. Bo ten 75 to chyba jest jednak najbardziej istotny. To zależy, też zależy od tego, jak duże jest pole, może raczej tak. Jeżeli jest pole dosyć długie, no to ten poziom wypełnienia może być troszeczkę niższy. Może być na przykład 60 albo 50% nawet, bo wtedy trzeba wziąć pod uwagę, że ten traktor będzie musiał czasami dosyć duży dystans pokonać, żeby dojechać do tego kombajnu. Tak więc no, musicie wziąć to też pod uwagę. A jeżeli wam w sumie możecie to ustawić też na 80% cały czas, bo tak jak mówiłem, no, jeżeli ustawicie ten crossplay odpowiednio, to już możecie o tym zapomnieć. Ten kombajn, traktory będą działały jak gdyby automatycznie, niezależnie od tego, co wy tam robicie i w sumie nie będzie was to za bardzo absorbowało. Będziecie robili co innego, tak więc takie ustawienia mogą być, czasami są ważne, mogą być dla was ważne, jeżeli chcecie sobie tam troszeczkę pokombinować, ale niekoniecznie muszą być ważne. No jak widzicie, tamten traktor znowu ustawił się w takiej bezpiecznej miejscu, żeby nie wadzić kombajnowi i kombajn sobie poczekał. W momencie, kiedy ten traktor już zatrzymał się w tym bezpiecznym miejscu, wtedy kombajn ruszył, bo wie, gdzie się będzie znajdował traktor. No i tak to będzie wyglądało. Czyli tak wygląda druga metoda młócenia.
za pomocą crossplaya. Trzecia metoda będzie bardzo podobna do tej metody, którą dzisiaj Wam pokazałem, z takim małą różnicą, że Combine będzie też programowany. Więc gorąco zapraszam na następny odcinek, jeżeli chcecie wiedzieć, jak to się właśnie programuje Combine i dlaczego ja programuję Combine, mimo tego, że pracownik, ten zwykły pracownik też dałby radę i nie ma wtedy żadnych problemów ze zrobieniem żniw, ale może być problem z tym, jakby zebrać tą słomę po tych żniwach. Dlatego będziemy w następnym odcinku pokażę Wam trzecią metodę żniw z programowaniem tego traktora i programowaniem kombajnu. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam, Anton.